Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Dzisiaj siedzi ze mną kot, więc co chwilę będzie widać jej głowę w kadrze. Ale większość z Was na szczęście ją lubi, więc nie będzie Wam to przeszkadzać. Wiele z Was pytało się mnie na przykład po makijażu, jak już zrobię, to jest często pytanie, czym to zmyć? Czy mogę to potem zmyć wodą, albo czy mogę to potem zmyć wodą z mydłem? Więc powiem Wam dzisiaj, jak najlepiej i najdokładniej oczyścić skórę z makijażu. Ja mam taką rutynę codziennie wieczorem, że zawsze w ten sposób zmywam makijaż i potem nie mam żadnych resztek rano, nigdy nie mam mowy o tym, że tutaj potem gdzieś mam tusz na dolnej powiece albo kredkę gdzieś jeszcze, bo to bardzo, bardzo obciąża skórę, bardzo obciąża rzęsy, na przykład jak nie zmyjecie dokładnie tuszu, więc jest to bardzo ważne, żeby dokładnie zmywać makijaż. Ogólna zasada jest taka, że nieważne czy makijaż jest wodoodporny, czy makijaż jest normalny, zawsze najlepiej usunąć go tłuszczem, czyli jakimiś olejami albo właśnie specjalnymi płynami do makijażu, takimi dwufazowymi. I ja tutaj akurat mam Garniera, to jest nowy, więc chciałam go sobie wypróbować. Ja wcześniej miałam taki duży garnier z niebieską tą główną częścią. On tam chyba miał 200 czy 250 ml, więc był super duży. Ten jest mały i akurat przystosowany specjalnie do demakijażu oczu, dwa w jednym, i tu jest akurat arnika, która wzmacnia rzęsy. Nie wiem jeszcze, czy to jakoś super działa, jak widzicie, zużyłam mało, ale takie dwufazowe płyny są tak naprawdę najlepsze do zmycia makijażu. Po prostu miesza się je, żeby te dwie warstwy się zmieszały ze sobą i stworzyły jeden płyn. Jak widzicie, jest taki delikatnie fioletowy i potem taki płyn się nakłada na płatek kosmetyczny. Jeżeli nie macie albo nie chcecie kupować takich specjalnych płynów do makijażu, to możecie użyć każdego oleju, czyli na przykład oliwy z oliwek, oleju kokosowego. Ja na przykład mam olej arganowy i jeżeli nie macie tego płynu, bo wam się skończył, to jak najbardziej czymś tłustym z braku laku kremliwe, a też jest spoko. I jak już macie ten płyn na płatku, to wtedy ja zaczynam akurat od oczu, bo tam mam najwięcej kosmetyków i mam zawsze wodoodporny tusz. Więc wodoodporny tusz da się zmyć tylko właśnie tłusty rzeczami. I przykładam sobie na jakieś 10 sekund do jednego oka, potem przykładam sobie na jakieś 10 sekund do drugiego oka i dopiero potem delikatnie wcieram. Pamiętajcie, żeby nie trzeć za bardzo tej twarzy i szczególnie oczu, bo one są bardzo wrażliwe i szybciej będziecie miały zmarszczki i skóra zwierczeje Wam. I jak już z oczu zacznie schodzić i zobaczę, że nie ma na rzęsach tuszu, to potem przechodzę do brwi i zmazuję brwi i potem przechodzę na drugą stronę płatka albo biorę drugi płatek i wycieram cały makijaż, podkład i korektor. I jak już całą twarz mam zmytą właśnie takim płynem do makijażu albo olejkiem, to potem myję twarz. Ja akurat myję ją żelem La Roche-Posay. I bardzo ważne jest właśnie, żeby po użyciu takich płynów do demakijażu albo właśnie olejków, żeby potem usunąć to z twarzy i oczyścić. Więc używam tego żelu i jeszcze używam przy okazji żelu szczoteczki do twarzy. Recenzję robiłam już jakiś czas temu tutaj na kanale. Bardzo lubię i używam właśnie jej codziennie, więc przy okazji razem z tym żelem. I to naprawdę bardzo dokładnie oczyszcza moją skórę. I jak już to zmyję, wysuszę ręcznikiem, to potem opcjonalnie możecie nałożyć na twarz tonik. Ja to robię, przyznam szczerze, że od czasu do czasu, nie robię tego zawsze. Więc bierzecie sobie jakiś tonik, jaki lubicie, albo przystosowany właśnie do waszej cery i potem spsikujecie tak samo na płatek i przemywacie. I w tym momencie, po takich zabiegach na waszej twarzy po prostu nie ma szans, żeby został jakikolwiek makijaż, jakikolwiek resztki makijażu. To jest w ogóle świetna rutyna i nie obciąża się przy tym właśnie skóry w nocy, nie śpicie razem z tym makijażem, bo to jest naprawdę najgorsze, co możecie zrobić, czyli nie zmyć makijażu. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, jak zmywać trwały makijaż, albo w ogóle jak zmywać bardzo dokładnie makijaż z twarzy. Dajcie znać, co myślicie o tych metodach, a może już w ogóle je stosujecie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie też, żeby dać łapę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo to mi bardzo pomaga i motywuje mnie do dalszego działania, że ktoś jeszcze ogląda moje filmy. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia oczywiście w następnym odcinku. Pa, pa!